Hej kochani, część druga do filmu o interwencjach pszczelarskich na 2024 rok, czyli tam mówiliśmy, jak sobie sprawdzić, czy nam się należy, a tutaj mniej więcej przejdziemy umowę i obliczymy, kochani, jaka wartość refundacji Wam się należy na przykładowej pasiece, czyli mojej. Oczywiście, kochani, pijemy kawę, ja piję kawę, musicie mi uwierzyć na słowo, piję z Wami kawę, miło mi Was znowu widzieć. Pamiętajcie, moja wyobraźnia jest dość bujna. Siedząc tutaj, rozmawiam z Wami pomimo monologu. Więc kochani, przechodzimy. Pamiętajcie, wchodzimy sobie w rok pszczelarski 2024 na gov.pl. Pamiętajcie, zawsze szukamy porządnych stron. Tam Wam pokazałam w pierwszym filmie, gdzie wchodzimy w regulaminy, w umowy i zachęcałam Was, aby otworzyć i przeczytać. Część z Was pewnie otworzy, przeczyta, druga część z Was może nie ma czasu, może nie lubi czytać, może nie chce. Tutaj, kochani, Wasz wybór, ale przejdźmy jeszcze raz przykładową umowę, czyli interwencja 6.2, ta, która dotyczy większości pszczelarzy. Czyli umowa mniej więcej będzie się składać z kilku stron. Czytamy, wypełniamy, zróbmy sobie to, kochani, spokojnie, pamiętajcie, niektóre numery nas obowiązują, te numery musimy mieć. Tu są wszystkie ustawy, teraz mamy słownik pojęć. Pamiętajcie, ten słownik pojęć przeczytajcie sobie, to jest ważne. To są właśnie niektóre nazwy, numery, skróty, co to jest, na przykład to, co Wam mówiłam, pszczeli, jak ta rodzina ma wyglądać w ramach zgłoszenia się do refundacji. Ja wiem, że jedne są mniejsze rodziny, drugie większe, ale pamiętajcie, że tutaj... jak się tu mówi, nazwa pień pszczeli obowiązuje do pełnowartościowej rodziny. Rok pszczelarski, kiedy się zaczyna, kiedy kończy, jak to wygląda w papierologii. Tu mamy wszystkie umowy, skróty, kochani, którymi będziemy się posługiwać w danej umowie. To jest wszystko tutaj właśnie zamieszczone w tych... Czekajcie, bo muszę nie ruszyć stojaka. Zamieszczone w tych wnioskach. Przechodzimy sobie później. Pomoc przyznawana do realizacji operacji agencja i tutaj obliczamy, prawda? I jeżeli chodzi o refundację, pamiętajmy, że nam się należy 60% kwoty netto takiej refundacji, więc musimy obliczyć to do każdej pasieki indywidualnie, nie tak, że mamy 15 tysięcy przyznane i nam się to 15 należy, absolutnie nie. Przyznane mamy 100 zł, nie więcej niż 100 zł na każdy pień pszczeli. Więc jak mamy 10, to 10 razy 100, 1000 zł refundacji. Tak jak ja mam 48 uli, to mam 4800. Tu Wam będę obliczenia robić na 50 pniach, tak będzie nam łatwiej. Wszystko tutaj macie napisane, jakie macie, kochani, prawa i obowiązki. Pamiętajcie, każdy ma prawa i obowiązki i z tym się liczymy. Tu mamy właśnie napisane, że nie może być wyższa niż 15 tysięcy w interwencji 6.2. Tutaj jest jeszcze taki odnośnik, podpunkt, czy punkt w tym, że w pierwszej kolejności dotacje dostaną pszczelarze do 40 roku życia, czyli młodzi rolnicy, młodzi pszczelarze. Tutaj w pierwszej kolejności są wnioski rozliczane, w drugiej kolejności przysługują wnioski dla pszczelarzy powyżej 40 lat, jeżeli kwota refundacji nie zostanie wykorzystana przez młodszych. Dalej, kochani, co tutaj możemy jeszcze dać? Tu jest dość ważne też, wiecie, rozliczenie później tej refundacji, bo pamiętajcie, dostać refundację to jest punkt, ale my później musimy też rozliczyć tą refundację, abyśmy ten zwrot dostali. Nie dostajemy go od razu. W pierwszej kolejności płacimy 100%, składamy wszystkie papiery, podpisujemy oczywiście umowę i czekamy na zwrot refundacji. To jest około pół roku, wszystko zależy jak późno zakupimy sprzęt i jak późno go rozliczymy. Wiadomo, wtedy w ostatniej kolejności też będziemy rozliczani. Co potrzeba? Dokumentacji pełnej przeniesionych kosztów, więc kopii faktury rachunków. Wszystkie faktury, najlepiej sobie piszcie imienne faktury. Tak jest najlepiej, żeby były porządnie napisane. Wtedy Wy też macie, że to jest do tego sprzętu. Paragon zawsze się gdzieś tam może, wiecie, rachunek może się gdzieś zgubić. Faktura, piękna karteczka, segregator. Zawsze trzymajcie dokumenty pszczelarskie w osobnym segregatorze. Podpisać pszczoły czy pszczelarze. To wtedy łatwiej Wam znaleźć takie dokumenty.
Później dokumenty potwierdzające dokonanie płatności w formie bezgotówkowej. Tu musicie przelew za każdy sprzęt zrobić oczywiście przelewem. Nie możecie gotówką zapłacić u danego producenta. Tu pamiętajcie przelew i później musicie mieć wyciąg tego przelewu, że taka płatność została dokonana. To jest bardzo ważne. Powinny być zgodne z przepisami z ustawy. Tu sobie ustawy możecie przeczytać, ale mniej więcej, jeżeli idziecie do jakiegoś producenta, on tam doskonale wie, jak ma wystawić fakturę, jak to ma wyglądać i na pewno Wam pomoże w tej kwestii. Oczywiście, jeżeli należycie do jakiegoś koła, stowarzyszenia, to tutaj też, kochani, zarząd zawsze służy pomocą, zawsze chętnie Wam wytłumaczę, pomoże, czy wypełnić wnioski, czy też złożyć wnioski właśnie w tych interwencjach, w których może uczestniczyć. Później, kochani, pamiętajcie, że jeżeli chodzi o refundację, to tutaj Was obowiązuje 5-letni okres trzymania tego sprzętu. Nie wolno Wam sprzedać tego sprzętu ani użytkować w żaden sposób. To jest Wasz osobisty sprzęt. I tutaj jest 5 lat, licząc od roku następującego, po roku, w którym dokonano płatności. Więc jak Wy zapłacicie teraz w 2024, to 5 lat liczycie dopiero od 2025. I wtedy ten sprzęt przechodzi na Waszą własność. Do tego czasu to jest sprzęt Armiru. Więc przypuśćmy, kupiliście miodarkę, ta miodarka... Dawniej wiem, że były takie naklejki Armir, ale ja już bardzo dawno nie kupowałam sprzętu na dotację, więc nie wiem, czy teraz jest, ale na miodarce na przykład, na takich droższych sprzętach, obowiązkowo musicie opisać, że ta miodarka, czy ten stół do odsklepiania jest własnością Armir. Naklejkę właśnie się czytam, tą karteczkę w miejscu niedostępnym, tak wiecie, żeby była widoczna, ale żeby nie została uszkodzona przy myciu, przykleja i przez 5 lat musi obowiązkowo ta naklejka być na tym sprzęcie. Jak tutaj jeszcze jest z tymi wszystkimi operacjami, tutaj żebyśmy sobie przelecieli tą umowę. Oświadczenie, wiadomo, że zapoznałem się z regulaminem. Kochani, zapoznajcie się z regulaminem. Naprawdę tego nie ma dużo, a szkoda później mieć jakieś sprostowania, problemy, czy też po prostu refundacja Wam się nie będzie należeć, a sprzęt kupiliście. Ja wiem, że często kupujemy sprzęt, bo tak czy tak go potrzebujemy, ale nieraz kupujemy, no bo może nam się w tym roku przyda, ale byśmy nie musieli, więc... Tutaj, kochani, warto poświęcić to parę minut na zapoznanie się z regulaminami, z tym, jakie mamy prawa i jakie obowiązki. To zawsze mówię, to jest ważne. Terminy złożenia. Kochani, tutaj macie do poczytania. Ja nie będę wszystkiego czytać, bo byśmy tu musieli faktycznie troszeczkę dłużej posiedzieć. Idę tak krócej, jakbyście sobie chcieli zatrzymać. Nie macie teraz dostępu do komputera, a coś Was zaciekawi, więc możecie sobie zatrzymać tutaj film. Popatrzeć sobie, jak to wygląda. Ja jeszcze będę patrzeć o takich. Tutaj macie właśnie zwrot. I jak to będzie? Rozpoczęcie realizacji operacji w zakresie danego kosztu przed dniem 16 października. Tutaj mamy 23, tam pewnie 24. Finansowanie. W przypadku, czekajcie, dobrze to mówię, zobowiązany. Wraz z odsetkami, więc jeżeli coś Wam nie będzie się należeć, pamiętajcie, że będziecie mieć jeszcze odsetki. Tu są niespełnione, tu są właśnie Wasze prawa i obowiązki, zmiany, wypowiedzenie umowy. Oczywiście popatrzcie sobie, jak to wygląda. Tu macie wszystkie ustawy, rozporządzenia. Widzicie, nie ma tego aż tak bardzo dużo. Więc warto. Tu macie znowu to, co musicie wypełnić, więc posługujecie się danymi numerami, tu uzupełniacie wszystkie kwoty netto. Przelaż. Podpisujecie. Znaczy się, ja Wam zawsze zachęcam, wydrukujcie sobie, zróbcie sobie takie symulacyjne wypełnienie tego wszystkiego, a później właśnie w ramach albo poczty elektronicznej na Armir, albo poprzez, jak się to mówi, pośrednictwo związków, stowarzyszeń, wypełnijcie to dobrze, to wtedy też nie będzie żadnych korekt. I mniej więcej to jest około 21 stron, z czego tam pamiętajcie, na początku to były właśnie wyjaśnienia pojęć,
I to miejcie na uwadze. Jak wygląda, kochani, obliczenie teraz? Mniej więcej posłużyłam się już tu wcześniej kartką, żeby już nie pisać, bo wiecie, jak ruszę nogą, to mi wszystko tutaj się rusza. Jestem taka pokorna, uziemiona w jednym miejscu pomiędzy, wiecie, statywem. Nie mogę się ruszyć. Bo znowu mi gdzieś poleci telefon. Znacie mnie, no nie? Kochani, mniej więcej obliczyłam Wam, napisałam Wam mniej więcej obliczenie tej kwoty netto na podstawie swojej pasieki. Ja mam 48, zaokrągliłam do 50, żeby była prostsza matematyka. Więc pamiętajcie, maksymalna kwota to jest, kochani, liczba naszych pni, czyli 50 pni razy 100 zł. Więc możemy się ubiegać o kwotę refundacji 5000 w moim przypadku. Ja Wy jak będziecie mieć 20, więc 20 razy 100, tam dam Wam 22 000. Więc to jest, wiecie, analogicznie patrząc, obliczacie sobie pod kątem waszej wielkości pni, pasieki. Namieszałam, przepraszam. Więc mi daje wartość 5000. Później 5000 razy 6, dzielone na 60 razy 100. Wartość netto w moim przypadku to jest 8333 grosze. Więc tyle mogę, za tyle wartości netto mogę zakupić towar. Brutto dodajemy sobie 23% VAT i mi w moim przypadku, mojej wielkości pasieki, mogę zakupić towar, czyli wykładam kwotę 10 250 za towar, w całości go płacę, a później czekam na zwrot kwoty 5000 od tej kwoty. Więcej nie dostanę. W moim przypadku teraz nie biorę udziału, nie wiem jak to wygląda, jeżeli chodzi o sprzęty, ale pamiętajcie, warto też pojechać do producenta, pooglądać, podotykać sprzęt, czy to jest sprzęt, w którym będziecie się dobrze czuli, będzie Wam wygodnie się pracować. To jest naprawdę jeden dzień, który poświęcacie tylko i wyłącznie na to, ale z tym sprzętem pracujecie przez kilka lat, więc naprawdę nie oszczędzajcie na czasie. W sobotę często sklepy są pootwierane. Oglądnijcie sobie pierwsze przez internet, który producent Was interesuje, bo tych producentów naprawdę jest bardzo dużo. Pooglądajcie, poproście, możecie zadzwonić na infolinię czy tam do tych producentów, poprosić o dodatkowe zdjęcia czy wytyczne tych sprzętów. Na pewno Wam prześlą na skrzynkę mailową, więc tutaj producenci wychodzą z bardzo dużym zaangażowaniem. Pamiętajcie, oni Wam chcą sprzedać, Wy chcecie kupić, więc tutaj ten dialog jest naprawdę bardzo dobry. Tyle w temacie. Mam nadzieję, że troszkę Wam pomogłam. Jeżeli nie, oczywiście pytajcie. To, co mogę Wam udzielić informacji, to jak najbardziej Wam powiem. To, czego nie będę wiedzieć, bo pamiętajcie, ja też wszystkiego nie wiem. Dopytam się, nie mam w tym większego problemu, a też się przyda dla naszych pszczelarzy w moim kole, więc zawsze każde pytanie mile widziane. Tą wiedzą później dzielę się też z innymi, więc im więcej pytań, tym lepsze myślenie z mojej strony. Gdzie tutaj uderzyć, gdzie się zapytać, żeby na to pytanie znaleźć odpowiedź. Miłego.